Cześć, tu Ania. I Aneta. Znajdujemy się nad Siedlerskim Zalewem. Gdzie stąd? Specjalnie dla Was poprowadzimy wiosenną, optymistyczną pogodę Arche. Trochę wieje, ale damy radę. No pewnie, damy radę. Zaczynamy? Tak. Oh yeah! Na początku łączymy się z Moniką Wojciechowską, która jest z nami prosto z Arche Pracowni Rewitalizacji Mebli. Cześć Monika! Cześć dziewczyny, witam wszystkich widzów. Jesteśmy w stolarni Arche, na terenie Arche Prefabrykacji w Siedlcach. To tutaj znajduje się m.in. pracownia rewitalizacji mebli Arche, gdzie właśnie w tej chwili toczą się prace taficerskie. Rewitalizujemy kilkadziesiąt krzeseł przeznaczonych do Arche Hotelu Puławska w Warszawie. Także dzisiaj między innymi zajmujemy się dwoma pięknymi zabytkowymi szafami, które już niedługo trafią do Arche Dwór Upchaga na Gdańsku. Dzięki Monika, trochę tam u Was głośno, ale widzę, że działacie cuda. Fajnie, nie? Tak. Połączymy się teraz do Dorotą Totolską. Prosto z Arche Muzeum Skraj Kultur. Cześć Dorota. Co my tu dzisiaj mamy do naszego Arche Muzeum Skraj Kultur? O, jakieś pamiątki drewniane. Dawne sprzęty rzemieślnicze. Nawet starą maszynę znaleźliśmy. Słuchajcie, to są unikaty, które umieścimy na pewno w naszym oddziale w Łochowie, do którego zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że robicie swoje porządki wiosenne i znajdziecie dla nas coś ciekawego w swoich komórkach, w komórkach waszych dziadków albo może na strychu. Jeśli rzuci wam się w oczy bliżej niesprecyzowany obiekt, to ja zapraszam do kontaktu, ponieważ wszystko znajdzie miejsce w naszych oddziałach, które już mamy w całej Polsce. Bardzo serdecznie zapraszamy do Arche Muzeum Skraj Kultur. Dzięki Dorota, ale tu dużo skarbów. No właśnie, Dorota daje świetny przykład na to, aby starym rzeczom nadać nowe życie. A teraz? Zapraszamy na Arche Siedlisko. Czyli ekoboksy. Witam w Rogaczach. Mamy dzisiaj piękną pogodę. W ubiegłym tygodniu śniegu było tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo, ale już stopniał. Prowadzimy cały czas pracę nad przygotowaniem tego i innych siedlisk. Już teraz zapraszamy do korzystania z naszego serwisu. Tam można zarezerwować pobyt i tutaj, i w innych miejscach. Siedlisko w Rogaczach jest produktem bardzo ciekawym. Jest położone na Podlasiu. Mamy tutaj stare zabudowania, mamy stodołę, mamy dawne budynki gospodarcze, które będziemy wykorzystywali w trakcie całego projektu. Jest to projekt naprawdę unikatowy, bardzo fajny. Jest to możliwość zobaczenia, jak kiedyś funkcjonowało życie na tego typu, w tego typu obiektach, na tego typu miejscach. Te obiekty wszystkie i te budynki zostawiamy tak, jak one stały, w bardzo minimalnym stopniu, tylko przygotowujemy je tak, żeby użytkowania również przez naszych gości, ale są całkowicie naturalne, nie są odnawiane jako tako, tylko są dostosowane do bieżącego funkcjonowania. Jest tutaj okazja, jest tutaj możliwość, żeby mieszkać w naszych ekoboksach. Ekoboksy, przypomnę, to obiekty przebudowywane z dawnych kontenerów morskich. Wyposażamy je w dwie sypialnie, są dwie bardzo wygodne sypialnie z łóżkiem małżeńskim, jest kuchnia w pełni przygotowana, jest łazienka i może tam naprawdę bardzo wygodnie mieszkać, mogą tam mieszkać bardzo wygodnie cztery osoby, a jeżeli przy okazji się trafią jeszcze jacyś goście, to mamy jeszcze dodatkowe dwa miejsca. I takie właśnie ekoboksy znajdują się tutaj w Rogaczach, znajdą się też w naszych innych siedliskach, natomiast Podlasie to jest nasza taka perełka w koronie i będziemy cały czas te siedliska też dopracowywać, żeby były coraz fajniejsze i coraz ciekawsze. Dzięki Arche Siedlisko. A na koniec przenosimy się z powrotem do Siedlec, prosto do kawiarni Café Fryderyk.
Serdecznie witamy w Café Fryderyk, kawiarni. Zapraszamy na kawę, herbatę i ciasto. Serdecznie zapraszamy. My również dziękujemy. Zapraszamy do Café Fryderyk na pyszną kawę i ciasto. A żeby spalić kalorie, potem zapraszamy na spacer nad Siedleckim Zalewem. Dzisiejszą pogodę poprowadziła dla Was Ania Rękawek i Aneta Felik. No super nam wyszło, tak mi się wydaje, co? Piąteczka. Do zobaczenia za tydzień. Pa! W kolejnym odcinku.